Reset Obywatelski. Dobry wieczór Państwu. Jak zwykle o tej porze na antenie Radia Reset Obywatelski z Warszawy audycja Rzeczpospolita Polska i ja jej prowadzący Igor Krawec. Chcę Państwu na początku podziękować za wsparcie Radia Reset Obywatelski, który ogromnie nam wysyłacie. Chciałbym, żeby to wsparcie trwało i chciałbym podziękować osobno panowi Marianowi Balcerkowi za to, że jest sponsorem naszej dzisiejszej audycji. Natomiast zachęcam Państwa do bycia także sponsorami audycji. Wyświetlimy taką specjalną planszę. Podziękujemy Państwu w naszym programie. Także Radio Reset Obywatelski. Możecie wesprzeć na różne sposoby, które teraz widzicie tutaj w opisie, na przykład poprzez Patreon, poprzez zrzutkę albo jednorazowo wpłacając na konto Fundacji Arbitor. Także możecie wesprzeć Radio Reset Obywatelski nie tylko wpłacając jakieś pieniądze, ale także poprzez to, że będziecie w swoich sieciach społecznościowych rozpowszechniać tę audycję, opowiadać swoim znajomym o tym, że jest takie Radio Reset Obywatelskie, które nadaje w godzinach między innymi wieczorowych, gdzie jest dużo interesujących prowadzących, a także gości i gościń. Nie zapominajcie, że jeśli tam oglądacie naszą audycję na YouTubie, to zróbcie wielki palec, kciuk po polsku to jest, kciuk do góry i kciukiem do góry też możecie nam podziękować. Zanim przejdę do naszej rozmowy o Instytucie Pamięci Narodowej, która poprzednio rozmawialiśmy o Instytucie Pamięci Narodowej w kontekście umorzenia postępowania w sprawie akcji Wisła ze względu na to, że nie pełni znamion przestępstwa, przypomnę, ta audycja wywołała duże zainteresowanie naszych słuchaczy i słuchaczek, dlatego dzisiaj temat IPN-u będę kontynuował z człowiekiem, który naprawdę dobrze zna tę instytucję. Natomiast zanim przejdę do naszego dzisiejszego gościa, chciałbym Państwu opowiedzieć wiadomości ze sprawy, ze swojego postępowania z panem ministrem, a ostatnio doradcą pana prezydenta Andrzeja Dudy Stanisławem Żerynym. 31 stycznia odbyło się posiedzenie, które miało być posiedzeniem pojednawczym z panem Stanisławem Żerynem w Sądzie Rejonowym dla Warszawy, Śródmieście w Warszawie. Ani pan Stanisław Żeryn się nie stawił, ani nie stawił się jego obrońca. Natomiast wcześniej wysłali specjalne stanowisko w tej sprawie. Widać, że nie idą do porozumienia, nie chcą zgodzić się na warunki porozumienia, więc będzie jakby sprawa dalej trwała i to będzie sprawa karna. Czyli pan Stanisław Żeryn, jak i obiecałem Państwu, będzie miał sprawę karną i wstąpił właśnie na tę drogę. I najciekawsze w tej sprawie jest to, że rozprawę pani sędzia wyznaczyła na 10 kwietnia, w bardzo ważny dzień dla siły politycznej pana Stanisława Żeryna, a właśnie on będzie miał o 12 godzinie w Sądzie Rejonowym dla Warszawy w Śródmieście pierwsze postępowanie karne w swojej sprawie. Mam nadzieję, że szybko się skończy. Ale teraz przechodzimy właśnie do naszego dzisiejszego tematu. Porozmawiamy dzisiaj o IPN-ie i porozmawiamy o tym z profesorem historii Rafałem Wnukiem z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, ale to jest człowiek, który też był związany w swoim czasie z IPN-em. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry, czy też dobry wieczór. Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu. Dobry wieczór panu. Zaprosiłem pana do dzisiejszej audycji z tego powodu, że
w najnowszym wydaniu Ale Historii ukazał się duży tekst, podpisany także przez pana, ale między innymi przez panią profesor Barbarę Ingel-King, profesora Dariusza Stole, profesora Andrzeja Friszkę, profesora chyba, czy doktora Krzysztofa Parsaka, jakby w którym proponujecie, z jednej strony przedstawiacie, co w IPN-ie się działo przez ostatnie 8 lat, i nie tylko chyba 8 lat, chyba dłuższy okres, natomiast także proponujecie, to jest taki opis martyrologii z imieniami i nazwiskami także tych ludzi, którzy no po prostu z IPN-u wylecieli albo nie zgodzili się w ich, w jego, no, jakimś takim dziwnym kształcie dalej z nim współpracować. Natomiast druga część tego tekstu to jest właśnie propozycja, co z tym zrobić. I właśnie będziemy rozmawiać. Już nam słuchacze, słuchaczki piszą i bardzo dziękuję i proszę zadawać pytania, że to jest bardzo ważny temat. Chciałbym właśnie zacząć może od tego tekstu. Od fragmentu tego tekstu. Kluczową rolę w promowaniu jedynie słusznej narracji pamięci odegrał Instytut Pamięci Narodowej. IPN nigdy nie był pozbawiony wad, ale w 2016 roku, przypomnę, to jest nowelizacja ustawy o IPN-ie, to jeszcze nie jest nowelizacja ustawy o IPN-ie, to jest nowe kierownictwo, tak? Nowelizacja ustawy... Ale również nowelizacja. To tak. Ustaw o IPN-ie było wiele, to też jest jedna z nich. Tak. Został opanowany w całości przez jedyną opcję polityczną, nie przebierającą w środku, by narzucić wszystkim swą wizję przeszłości. Z pewnością nie takie instytucje chcieli ćwierć wieku temu jej założyciele. Degeneracji IPN stwierdzamy z tym większym bólem, że większość z nas albo kiedyś z nim pracowała, albo była z nim związana. No i właśnie zaczniemy. Moje pierwsze pytanie, czy właśnie, no powiedzmy tak, ojcowie fundatorzy pomysłu o IPN-ie, z których wiele jeszcze żyje, czy jakby oni widzieli, bo jakby ta instytucja chyba w pewnym kierunku zmierzała, zanim jeszcze PiS dotarł do władzy. Nie chcę wprowadzać tutaj symetryzmu, ale tam było wpisane jakby w jej kod genetyczny właśnie takie no bardzo jedynosłuszne postępowanie. Czy to właśnie nie było tak, że ta instytucja skończyła tam, gdzie było po prostu wpisane w tym scenariuszu to wszystko? Jednak jest tak, że rok 1999 i rok 2024, no, to jest 25 lat, to jest ćwierć wieku i to są zupełnie inne konteksty. Pamiętajmy, że w roku 1999, kiedy ustawa o IPN-ie, ta pierwsza założycielska była pisana, byliśmy raptem 7-8 lat po podstawowych zmianach ustrojowych w kraju. To był moment z jednej strony radości po uzyskaniu suwerenności przez państwo, z drugiej zaś był to czas, kiedy wciąż my jako państwo borykaliśmy się z wielkimi, wielkimi trudnościami ekonomicznymi. Lata 1991-2004 to był czas, kiedy ciągle myśleliśmy o tym, jak zakorzenić w strukturach zachodnioeuropejskich. Jeszcze nie byliśmy w Unii Europejskiej, kiedy IPN powstaje do Unii Europejskiej, wejdziemy dopiero za 4 lata. I podstawowym problemem, absolutnie podstawowym problemem dla elit, szczególnie tych elit humanistycznych, ale również w dużym stopniu dla elit politycznych, była potrzeba, konieczność rozliczenia się z własną przeszłością, zrobienia coś z nią. Również należało wtedy rozwiązać potężny problem, co zrobić z materiałami zgromadzonymi przez
kilkadziesiąt lat przez Służbę Bezpieczeństwa, Urząd Bezpieczeństwa, służby specjalne, wojskowe, przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i tak dalej, i tak dalej. Mówimy o 90 kilometrach akt. I z takim bagażem trzeba było coś zrobić i wymyśleć jakiś sposób instytucjonalny na to. IPN, tak jak ja to dzisiaj pamiętam, był próbą nawiązania do tego, co zrobiły ze swoją przeszłością komunistyczną Niemcy, Republika Federalna Niemiec, tylko że oni byli w sytuacji, kiedy 80% ludności państwa było w państwie demokratycznym umocowanym na Zachodzie i trzeba było z tymi 20-paroma procentami sobie poradzić, czyli niejako istniejące państwo rozliczało kawałek nowy państwa, który dołączyło, więc miało wszystkie instytucje gotowe i wtedy powstał Instytut Gałka, specjalna instytucja do zaopiekowania się z jednej strony dokumentacją służb specjalnych, do poradzenia sobie z nią, do krytycznego spojrzenia na ten olbrzymi materiał, a jednocześnie rozliczenia się z tą częścią niemieckiej totalitarnej przeszłości. Krótko mówiąc, był wielki problem, wielki, nazwijmy to, archiwalny wrzut, którym bardzo wiele osób grało. Przypomnę akcję Macierewicza, który wcześniej dokonał takiej odręcznej lustracji, co chwila wypływały teczki, nie wiadomo skąd, co chwila można było spotkać się z oskarżeniem, że ktoś był agentem, ktoś był pracownikiem. Nie, i była to taka kompletnie dzika, pozbawiona jakichkolwiek reguł, lustracja, dekomunizacja, deubekizacja, mętna woda, w której się dobrze pływało. Powstanie IPN była próbą poradzenia sobie wtedy z tym systemem. Natomiast co się później działo, jakie następnie mamy odsłony, jak ta instytucja się zmienia, przeradza, niekiedy wyradza, to już jakby kolejny kawał historii, do którego się bardzo chętnie odniosę. Ale ten moment narodzin IPN-u to jest jednak ponadpolityczna zgoda, bo wszystkie siły polityczne powiedziały tak, a lewica, wtedy jeszcze, myślę, słusznie nazywano postkomunistyczną, po prostu się wstrzymała od głosu. I ten IPN był próbą zmierzenia się z narastającym problemem w sposób cywilizowany. No, panie profesorze, od razu do tego ja mam kilka takich pytań. Dlatego, że próba rozliczenia się z jakimś niesprawiedliwym reżimem jest po prostu próbą oczywistą. Jakby i potrzebą także oczywistą. Ja myślę, że lewica ta postkomunistyczna, ówcześnie sprawiedliwie nazywana, ona wstrzymała się od głosu dlatego, że była presja społeczna, tak? Społeczeństwo wychodzi z dużą traumą jednak z tego okresu. Ja to mogę nawet po sobie widzieć, bo jakieś krzywdy od ancien reżimu, mam na myśli, dla mnie już to jest PiS, też mam i chciałbym, żeby mnie po prostu ktoś po ludzku z jakiegoś stanowiska za to przeprosił, że ja nie mogłem tam przez 6 lat wchodzić do Sejmu, czy jakieś tam miałem postępowanie też sądowe w związku z tym. Jakby, natomiast to jest zrozumiałe. Natomiast ja mam takie wrażenie, że w Polsce dużo mówi się właśnie o takiej dekomunizacji. To jest naprawdę żywy temat, to nie trzeba w czasie przeszłym o tym mówić, tak? To jakby te teczki, agenci, one jakby wciąż na dużą część społeczeństwa jednak wpływają i motywują tych ludzi do działań pewnych czy wyborów politycznych. Natomiast ja się zastanawiam, dlaczego tak się dzieje. Czy nie jest tak, że właśnie przez to, że dużo mówi się, jeszcze w 99 roku zaczęliśmy jako społeczeństwo rozmawiać o tym, że musimy się rozliczyć, jakby i nadal jesteśmy w tym momencie, kiedy musimy się rozliczyć. Jakby to jest takie present continuous trochę, tak? Nie ma,
nie została ta dla wielu ludzi, ta karta naprawdę nie została zamknięta, mimo że dużo się o niej mówi, tam tak naprawdę za dużo się chyba nie odbywa. Krótko mówiąc, twierdzi pan, że diagnoza stawiana w 2000 roku, iż należy się rozliczyć z przeszłością, była słuszna. Tak, tylko narzędzie. Natomiast czy lekarstwo zadziałało? Tutaj się zaczyna dyskusja. Problem jest taki, że kiedy mówimy o wielkich procesach społecznych i o czymś takim jak pamięć społeczna, to nigdy nie mamy lekarstwa, które zadziała na wszystkich i nie wiadomo, kiedy jest taki moment, kiedy można powiedzieć, ok, skończmy, zamknijmy tę księgę. Proszę zauważyć, że możemy również wciąż się spierać i próbować oceniać okres II wojny światowej czy okres I wojny światowej, a nawet możemy za chwilę zacząć spór o świętego Stanisława i Bolesława, czy miał rację go zabijając, prawda? Dla niektórych ludzi to jest wciąż aktualne. Moim zdaniem IPN przez pierwszych kilka lat wypełniał prawidłowo swoją rolę. Natomiast, czy w miarę prawidłowo, choć oczywiście bardzo chętnie porozmawiam na ten temat, jak długo instytucje powinny istnieć. Bo proszę zauważyć, że Instytut Gałka już został zamknięty. Uznano, że wypełnił swoją rolę. Dziękujemy, do widzenia. W naszej części Europy, trochę inaczej niż w świecie anglosaskim, powołujemy instytucje i nie zadajemy sobie pytania, jak długo one powinny trwać. Po co je wytwarzamy? I mam wrażenie, że IPN jest jedną z tych instytucji, którą po coś powołano, w międzyczasie zmienił się otaczający świat, pewne pokolenie zmarło, a instytucja istnieje po to, żeby uzasadniać swoje istnienie. W Polsce i nie tylko w Polsce niesłychanie trudno jest zamknąć muzeum, zamknąć instytucje zajmujące się pamiętnianiem. Bardzo trudno jest też na przykład usunąć jakiś pomnik. Z tego powodu, że no, rzecz obrasta w patynę i dla tej samej patyny to coś istnieje. Żeby nie być w przypadku polskim i pokazać odmienność, to jak ja pracowałem przy powoływaniu, przy projektowaniu Muzeum II Wojny Światowej, to w tamtym czasie mogliśmy sporo fajnych rzeczy nabyć w Wielkiej Brytanii, bo tam akurat upadało mnóstwo lokalnych muzeów, kilkaset małych muzeów upadło w 5-7 lat i nikt tam nie robił z tego żadnego problemu. Proszę sobie wyobrazić sytuację w Polsce czy na Ukrainie, że upada 200 lokalnych muzeów. By natychmiast ta władza, za której to się stało, została oskarżona o zdradę interesów narodowych, o brak szacunku dla przeszłości itd. Także to jest jakby w dużym stopniu kulturowa przypadłość, zaszłość. Ja jednak uważam, że instytucje powinny funkcjonować tak długo, dopóki istnieje cel, sensowne uzasadnienie, dla której ona powinna funkcjonować. I w tym sensie IPN moim zdaniem wyczerpał swoją rolę. Nie ma uzasadnienia dla tego, by istniał w tej formule organizacyjnej, w jakiej istnieje obecnie. Oczywiście mogę to rozwinąć, ale nie chcę mówić za długo, bo i tak za długo mówiłem.
Właśnie dużo jest pytań od naszych słuchaczy i słuchaczek na ten temat. Teraz po kolei będę te pytania zadawał. Wojtek Polak pyta. Budżet IPN-u wynosi prawie 600 milionów złotych. I a propos, zwracacie uwagę w swoim artykule, że mimo zapowiedzi politycznych w obecnym budżecie tę kwotę jeszcze zwiększono o 46 milionów, z tego co pamiętam. Na co te wielkie pieniądze mają być przeznaczone? Czym te wydatki są uzasadnione? Jak gość uważa, te środki są za małe, za duże, źle, dobrze wydawane? To jest pierwsze pytanie od naszego słuchacza, od naszych słuchaczy. IPN to jest nieco ponad 600 milionów budżetu tego jakby na działalność bieżącą, plus ponad 400 milionów na Muzeum Żołnierzy Wyklętych. Czyli w sumie to jest... To powstało na Mokotowie Warszawskim. Tak, ono jest w tej chwili włączone do IPN-u, czyli to jest ponad miliard złotych. Ponad miliard złotych na instytucję, która zatrudnia trochę ponad 2000 osób. I to jest troszeczkę więcej, niewiele więcej niż ma Polska Akademia Nauk. Polska Akademia Nauk, która ma 68 instytutów pokrywających no niemal wszystkie dziedziny nauki, od fizyki jądrowej przez biologię po historię, i Polska Akademia Nauk zatrudnia ponad 6 tysięcy osób. I w tym momencie możemy sobie zadawać pytanie, czy rzeczywiście rola IPN-u w polskiej nauce jest tak samo wielka jak całej Polskiej Akademii Nauk, że średnia jakby wydatków per capita na osobę, na głowę jest w IPN-ie trzy razy większa niż w Polskiej Akademii Nauk. Jakby moim zdaniem nawet spojrzenie na cyfry pokazuje, że IPN, jeśli nawet uznamy, że powinien istnieć w obecnej formie, jest mocno przeinwestowany, bardzo mocno przeinwestowany. Na tle innych, jak rozumiem, na tle innych ośrodków badawczych. Wszystko zależy od tego, co weźmiemy za tło, jeżeli weźmiemy Instytut... Polska Akademia Nauk to chyba dobre tło jest. Cała, ze wszystkimi naukami jest. Że na przykład, jeżeli za tło weźmiemy Instytut Pileckiego, Instytut Romana Dmowskiego i Paderewskiego, to się okaże, że IPN jest, no, nie jest najbardziej... No, szczędna instytucja na tle Instytutu Pileckiego. Tak. Są instytuty, które wydają je równie hojną albo i hojniejszą ręką. Natomiast jeżeli mówimy o historiografii akademickiej, o nauce akademickiej, no to żaden ośrodek uniwersytecki nie może marzyć o takim poziomie finansowania. Dalej, Wojtek Polak też pyta, kolejna runda pytań, w dość korporacyjnej takiej logice. Co gość uznałby za sukces IPN-u, co za porażkę i jakich zmian transformacji on wymaga? Czy na przykład potrzebne mu są uprawnienia śledcze? Tutaj ja odsyłam Państwa i poproszę realizatora, by wrzucił właśnie też w podpisie do audycji w czacie link do tekstu na Ale Historii, którego współtwórcą także jest profesor Rafał Wnuk, gdzie to dokładnie jest też opisane. Natomiast no, zadajmy to pytanie, żeby zaznaczyć właśnie to pole, co nam powinienem zrobić. Za sukces uznałbym na przykład wypełnienie zadania, do jakiego IPN został powołany, czyli na przykład przeprowadzenie, dokończenie lustracji. Żebyśmy wiedzieli teraz, o czym mówimy. Niemal pół miliona zostało złożonych oświadczeń lustracyjnych przez kandydatów na burmistrzów, prezydentów, przez kandydatów do Sejmu, przez kandydatów na radnych samorządów wszystkich szczebli. IPN do tej pory przez 20 lat, jeśli dobrze pamiętam, około 140 tysięcy tych oświadczeń przebadał. Zostało w związku z tym, jeśli dobrze liczę, ponad 300 tysięcy, 320 tysięcy, coś takiego do przebadania. Krótko mówiąc, jeśli w obecnym tempie
IPN będzie badał oświadczenia lustracyjne, no to one za 30 lat zostaną przebadane. Tylko proszę mi powiedzieć, po co nam za 30 lat przebadania oświadczeń lustracyjnych ludzi, którzy złożyli je, startując gdziekolwiek 10 lat temu. Ci ludzie już dawno nie będą żyli. To jest instytucja, krótko mówiąc, która na dziś nie wypełnia podstawowej swojej roli. Krótko mówiąc, tak, uznałbym za sukces szybkie skończenie lustracji, co jest oczywiście postulatem kompletnie utopijnym, bo tego się zrobić zwyczajnie nie da. Co bym jeszcze uznał za sukces? Za wielki sukces uznałbym, gdyby IPN potrafił stworzyć taką sytuację, iż nauka w ramach IPN-u funkcjonowałaby na zasadach autonomicznych, takich jak w Polskiej Akademii Nauk czy na uniwersytetach, gdzie mogłaby być swobodna wymiana naukowej myśli i żeby nie istniała różnica między historykami a historykami IPN-u. Znaczy, krótko mówiąc, gdyby historycy zatrudnieni w tej instytucji funkcjonowali w nauce tak, jak wszyscy inni badacze, a nie podlegali urzędnikom i politykom. Bo bez tego, bez takiej atmosfery, bez tego rodzaju autonomii, nauki humanistyczne nie mogą się rozwijać. To dobrze pan odpowiedział, dlatego że jakby o porażkach chyba do końca audycji moglibyśmy mówić, natomiast pan wymienił te sukcesy. Jak rozumiem, tak reasumując, to jest tak, że w pierwszych latach funkcjonowania IPN-u rzeczywiście zrobienie tej ilustracji to było coś, co było odpowiedzią na tę potrzebę społeczeństwa. Natomiast teraz to rzeczywiście staje się po prostu jakąś komicznością, a z drugiej strony ma być taką legitymizacją do tego, żeby IPN dalej tworzył memy w naszym życiu społecznym. Bo on de facto to jest jedna z głównych, podstawowych takich memotwórczych teraz instytucji, nie naukotwórczych, tylko memotwórczych. Tak? To wszystko nie będę się wypowiadał o memotwórczości, bo się na niej zwyczajnie nie znam, także proszę mi wybaczyć. Natomiast powiem tak, IPN u swego zarania powstał po to, żeby przebadać i udostępniać akta służb komunistycznych specjalnych. Dzisiaj o tej roli praktycznie się nie mówi. Dzisiaj IPN jest znany nie z udostępniania akt. Oczywiście wielu historyków, w tym ja, korzysta z tych akt non-stop i to jest, jeśli mówimy o tym, jak to archiwum funkcjonuje, to ono z punktu widzenia badaczy zewnętrznych funkcjonuje naprawdę dobrze. To jest jedno z lepiej obsługujących klientów archiwów. Natomiast dzisiaj IPN jest postrzegany jako narzędzie władzy politycznej, która to władza realizuje swoją tak zwaną politykę historyczną, czyli narzuca swoją wizję przeszłości wszystkim. Krótko mówiąc, to, co miało być edukacją, staje się indoktrynacją. Jak widać, nastąpiło potężne przesunięcie celów, zadań IPN-u i co za tym idzie, inaczej ten IPN dziś jest odbierany niż lat temu 15 czy 20. Przestał być, krótko mówiąc, rodzajem lekarstwa na przeszłość, a stał się instrumentem tworzenia przyszłości w oparciu o przeszłość. Krótko mówiąc, kto kontroluje przeszłość, ten ma w ręku władzę i kontroluje przyszłość. To jest taka dosyć orwellowska konstrukcja i w tym sensie to mi się bardzo nie podoba.
No właśnie, ja tak potwierdzę z tego umorzenia śledztwa w sprawie akcji Wisła, z którego uzasadnieniem się zapoznałem. To jest ciekawe, dlatego że mimo, że ja podejrzewam, że w sprawie akcji Wisła jest dużo w archiwum, w zbiorach IPN-u, dużo jest różnych dokumentów, nie tylko te, które wnosił w postępowaniu Związek Ukraińców w Polsce, żeby zbadać, czy ta decyzja władz komunistycznych Komitetu Centralnego była przekroczeniem obowiązków, to tam na 150 stronach uzasadnienia, tam chyba najmniej czego jest to właśnie dokumentów komunistycznych. Tam jest dużo propagandy takiej w stylu komunistycznym, ale na temat akcji Wisła, ale jakby dokumentów jest najzwyczajniej mało, a w pewnym momencie prokuratorka w ogóle zadaje pytanie, że zbadanie tego wątku nie jest możliwe, dlatego że wszystkie dokumenty są, prawdopodobnie decyzje są w Moskwie. Ja poproszę jeszcze na górze, jest pytanie od Tomasza Szendralewicza, które naszego stałego słuchacza, który spróbuję właśnie przeczytać. Po co powstała akcja Żołnierzy Niezłomni, czyli Wyklęcie? Po co komu gloryfikacja NSZ? To jest dobre pytanie właśnie, które chyba pokaże, jak funkcjonuje obecny IPN w obecnym kształcie. Oj, to pytanie jest niezwykle, pozornie proste, a tak naprawdę niezwykle skomplikowane. Znowu musielibyśmy wrócić do sytuacji z końca lat 80. i początku lat 90. i sobie powiedzieć jasno, że podziemie antykomunistyczne lat 44-53 było w historiografii Polski Ludowej całkowicie przemilczane, a jeżeli już coś o nim się mówiło, to było całkowicie zakłamane. Krótko mówiąc, to była jedna z białych plam polskiej historiografii, którą należało wypełnić, czy którą wielu historyków po 89 roku starało się jakoś różnymi barwami zamalować, czy też namalować. Natomiast te badania, które w latach 90. i jeszcze w IPN-ie przez pierwsze kilka lat miały charakter badań, jakby krytycznych badań naukowych, trudno powiedzieć, jaka to była dokładnie data, ale gdzieś między 2005 a 2010-2012 rokiem, gdzieś tak mi to umieszczał, z badań czysto naukowych stały się taką w wielu przypadkach atrakcyjną z punktu widzenia budowania tożsamości politycznej prawicy, no, powieścią tożsamościową. I ci działacze niepodległościowi antykomunistyczni zostali opisani, uproszczeni, przebalowani tak, aby pasowali do takiej martyrologiczno-heroicznej opowieści, która by wypełniała potrzebę kontynuacji, takiej właśnie kontynuacji od XIX wieku tej polskiej romantyczno-heroicznej historii i pokazała, że no Polacy komunizmowi się nie poddali, tylko do ostatniej kropli krwi walczyli z karabinem w ręku przeciwko komunistom. I potem mamy w związku z tym tą figurę żołnierzy wyklętych, która jest maksymalnie upraszczająca i która po prostu wypacza rzeczywistość. I to jest właśnie ta instrumentalizacja historii. Czyli trzeba byłoby tych wyklętych podzielić przynajmniej na te grupy, w których oni się jednoczyli, jak rozumiem, tak? No bo jakby do wyklętych wypchano po prostu wszystkich, tak? I przestępców, i ludzi naprawdę zasłużonych, typu rotmistrza Pileckiego. Mamy tam i Burego, i Ognia, i Pileckiego, i Fieldorfa, ludzi bardzo różnych. Ludzi, którzy ze sobą mało się łączyli, tak? Znaczy, nic wspólnego. Do tego wszystkiego mamy kwestię
kwestii Narodowych Sił Zbrojnych, które znowu zostały uproszczone, bo tych Narodowych Sił Zbrojnych były trzy, w co najmniej trzech odsłonach i jeszcze mamy Narodowe Zjednoczenie Wojskowe i też byśmy musieli powiedzieć, o czym mowa, prawda? Natomiast tutaj podejrzewam, że w tym pytaniu chodzi o Narodowe Siły Zbrojne Związku Jaszczurczego i jej największą siłę, największą jednostkę, która była czczona niestety w polskim parlamencie, również przez siły opozycyjne i przez premiera, czyli Brygadę Świętokrzyską, która to Brygada Świętokrzyska była jednostką współpracującą z Niemcami z punktu widzenia rządu na uchodźstwie, z punktu widzenia Polskiego Państwa Podziemnego, z punktu widzenia Armii Krajowej, była jednostką kolaboracyjną. Choć oczywiście oni w życiu o tym tak o sobie by nie opowiedzieli, ale proszę pokazać mi z drugiej strony organizację kolaboracyjną, która mówi o sobie, że jest organizacją kolaboracyjną. To też mamy w takim, żeby to podsumować, czy mamy w takim razie, bo to z tego, jeśli dobrze teraz przypominam rok, to 2011 rok chyba, albo 12. Prezydent Komorowski podpisuje właśnie ustawę o ustanowienie 1 marca Dniem Narodowych, Dniem Pamięci o Żołnierzach Wyklętych de facto. Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy, tak. Tak. Tak, tak, tak. To jest święto, które przygotował Lech Kaczyński. Zdaje się zresztą, że prezydent obecny Andrzej Duda był jednym z ojców tego dokumentu. I to jest jedna z pierwszych ustaw podpisana przez prezydenta Komorowskiego po objęciu przez niego prezydentury po katastrofie smoleńskiej. Czyli krótko mówiąc, on podpisał coś, co miał na biurku. Nie bardzo sobie wyobrażam, żeby w tamtej sytuacji mógł nie podpisać. To jedno. Po drugie, sam Komorowski jest z rodziny o tradycjach akowsko-wyklętych, to znaczy duża część jego rodziny była zaangażowana w ten ruch. Także myślę, iż on nie miał nic przeciwko temu świętu. Ale śmiem jednak twierdzić, że wizja Komorowskiego to jest trochę inna wizja niż wspomnianej przeze mnie rodziny Żarynów, która też była zaangażowana, ale jakby no, te wizje chyba zupełnie są inne. No nie, jakby nie potrafię powiedzieć nic o wizji Komorowskiego. Potrafię się wypowiedzieć na temat twórczości historycznej profesora Jana Żaryna, bo on coś na ten temat napisał. Natomiast prezydent Komorowski nie należy do ludzi pióra. Dobrze. Okej. Można zadawać jeszcze pytania w naszym czacie. Czytam te pytania, jak widzicie, na bieżąco. Natomiast ja mam swoją pulę pytań, która tutaj dojrzała. Rozmawialiśmy o tym, że Instytut Pamięci Narodowej powstał trochę jako kopia niemieckiego Instytutu Gałka. Jakby z drugiej strony, z tego co widzę, Instytut Pamięci Narodowej w Polsce jako już taka machina okresu takiej swojej przede wszystkim finansowej i politycznej, polityczno-wpływowej potęgi, ona stała się na przykład dla Ukraińców takim wzorcem, który chcieli sobie naśladować, tak? I zresztą naśladowali. Pamiętajmy, że jakby Ukraina powołała w 2006 bodajże roku, czy 2005 roku przez prezydenta Juszczenkę powołała swój Instytut Pamięci Narodowej, na której czele stanął znany w Polsce Włodymyr Wiatrowicz. Włodymyr Wiatrowicz faktycznie był takim pupilkiem ludzi, którzy pracowali w Instytucie Pamięci Narodowej i jego marzeniem, on zresztą to w wywiadach w sposób otwarty mówił, jego marzeniem było stworzenie czegoś takiego w Polsce. Nie wiem, czy litewska na przykład komisja tam rezystencji i ludobójstwa narodu litewskiego, ono tak się nazywa, czy ono nie jest też, no nie patrzy na IPN trochę tak z zazdrością. Czyli IPN stał się formą samą w sobie. Taką, którą tutaj w regionie próbują naśladować i są ludzie, którzy szczerze to podziwiają. Jak pan uważa, dlaczego tak się stało? Dodać do tego należy słowacki IPN i czeski IPN.
Czyli proszę zauważyć, wszystkie kraje regionu, które miały komunistyczną przeszłość, spojrzały na Polskę i na ten IPN lat 2000, powiedzmy 2005, a nawet 2015 z pewnymi już zastrzeżeniami i sobie pomyśleli, o to działa, więc i my spróbujmy tym samym instrumentem załatwić swoje problemy. Potwierdzam tak, Instytut Genocydu i Rezystencji, czyli tam ludobójstwa i oporu na Litwie ma szereg cech bardzo podobnych do IPN-u. Ma jeszcze jedną cechę, czy też zadanie więcej, bo jeszcze nadaje ordery. Nasz, z tego co wiem, IPN orderów jeszcze nie nadaje. Ale tak. No tak, Kamiński i Wąsik byliby już z orderami wtedy. Odznaczenie nadaje. Natomiast kiedy mówimy o tym, czym był IPN, to ja bym go podzielił ten IPN na kilka dość jakby ważnych momentów. Pierwszy to te lata 2000-2005 za pierwszego z prezesów, w tym momencie wyleciała mi z głowy, prezesa Kieresa, kiedy prezes Kieres, sam będąc człowiekiem nauki, sam będąc człowiekiem akademii, bardzo dbał, żeby ta była instytucja apolityczna do tego stopnia, że pracownicy IPN-u nie mogli należeć do partii politycznych, żadnych. Dzisiaj w ogóle rzecz nie do pomyślenia. Kolejny z prezesów, prezes Kurtyka, był człowiekiem związanym z akademią, ale jednocześnie był zwierzęciem politycznym i starał się włączyć aktywnie w IPN, jakby w proces polityczny pewien. Miał bardzo takie twarde poglądy, których się nie wstydził i które pokazywał, nie miał problemu z tym, żeby współdziałać z politykami. Zginął w katastrofie smoleńskiej i mamy wtedy próbę jakby stworzenia IPN-u od nowa, bardzo ciekawą moim zdaniem, bo mieliśmy taką mniej więcej procedurę według tej ustawy, na nowo jakby przebudowujący IPN, że członków kolegium wskazywały ośrodki uniwersyteckie silne, mające dobrą historię i politycy mogli wybierać wyłącznie spośród osób wskazanych przez Akademię. W efekcie mieliśmy 5 lat prezesury Kamińskiego, kiedy ten IPN jakby starał się być znowu autonomiczną instytucją naukową. No i mamy rok 2016, kolejną nowelizację, kiedy Zjednoczona Prawica przyszła do władzy, wywróciła stolik i powiedziała, a po co nam akademicy, wszystko o wszystkim, wszystko dla polityków, wszystko dla polityki i mamy wtedy już te ciała i wybór prezesa IPN całkowicie polityczny i to jest jakby dzisiejsza sytuacja. Ja twierdzę, krótko mówiąc, że doktor Nawrocki, prezes Nawrocki zgodnie z ustawą z roku 2010 nie miałby najmniejszych szans, żeby zostać prezesem. On, taki człowiek po prostu nie znalazłby się w ogóle wśród ludzi zaproponowanych Sejmowi. To, co się stało od 2016 roku, to jest całkowita polityzacja i instrumentalizacja IPN-u. I to jakby tutaj muszę powiedzieć tak, proces jaki zaszedł w IPN-ie między rokiem 2000 a rokiem 2024, to jest proces zabijania instytucji naukowej, czy tej autonomii nauki przez urząd, instytucję, politykę. Ja tutaj
przytoczę fragment waszego artykułu, który raz jeszcze polecam. Jest już ten link, możecie znaleźć to w naszym czacie. Mówicie, proponujecie na końcu rozwiązanie, co z IPN-em zrobić. W większości chodzi o to, że biuro edukacyjne do likwidacji, pion śledczy do likwidacji i wszystko przekazać prokuraturze i sądom. Biuro edukacyjne na przykład przekazać pieniądze Polskiej Akademii Nauk, ona będzie w znacznie lepszy sposób wspierała te działania edukacyjne. I jakby i w większości te wszystkie rzeczy, o których piszecie, to one są do przekazania tym instytucjom, które i tak zajmują się takimi rzeczami, że tak powiem, w sposób normalny, a nie mając no, po prostu jakieś specjalne takie ciało obce w sobie. Natomiast z drugiej strony zwraca się uwagę, że to, co zostało w IPN-ie akurat zlikwidowane, znaczy nie w IPN-ie, tylko przy IPN-ie zlikwidowane i IPN-owi z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego przekazane, to jest Rada Ochrony Pamięci Walki Męczeństwa, która zajmowała się rzeczywiście pomnikami także okresu komunistycznego i ona poszła de facto do IPN-u. Ja pamiętam, i tutaj jest pytanie też na czacie, o to, jak IPN współpracuje z innymi podmiotami zagranicznymi. Ja pamiętam, że akurat Rada Ochrony Pamięci Walki Męczeństwa z trudem, ale z Ukrainą na przykład pracowała. Kiedy jej obowiązki zostały przekazane IPN-owi, no to poszło po prostu wszystko w taką jamę czarną, z której no jeszcze do dzisiaj chyba nie wyszliśmy, mimo że z Radą Ochrony no, też były różne przykre sytuacje i Ukraina miała, i też mniejszość na przykład ukraińska miała, ale wszystko jedno to zupełnie inny poziom był niezgody niż w przypadku IPN-u. Czyli jak rozumiem wasze koncepcje? IPN-owi warto przywrócić po prostu albo przekazać zadania związane z prowadzeniem archiwów z jednej strony, tak, a z drugiej strony z tym, żeby zajmować się miejscami pamięci i pochówków. Absolutnie nie. Oczywiście archiwum jest rzeczą najistotniejszą absolutnie, bo gdy bez archiwów w ogóle nie mam o czym rozmawiać. Te 90 parę kilometrów akt to jest rzecz absolutnie najbardziej wartościowa. Natomiast problemem IPN-u, kiedy mówimy o miejscach pamięci i o współpracy międzynarodowej, jest to, iż IPN w obecnym kształcie jest instytucją realizującą zadania polityki historycznej na rynek wewnętrzny. Krótko mówiąc, to jest tą instytucją tożsamościowo-twórczą. Tymczasem instytucja taka, jaką kierował w swoim czasie minister Przewoźnik, ona zajmowała się dyplomacją historyczną. I Przewoźnik i jego pracownicy nie byli uzależnieni od chwilowych wiatrów wiejących w kraju i od bieżących celów politycznych tej czy innej władzy. Krótko mówiąc, absolutnie należy cały ten pion upamiętnień, cały pion współpracy, kontaktów z zagranicą oddzielić od jakiejkolwiek innej instytucji i stworzyć specjalne biuro, instytut, nieważne jak to będziemy dzisiaj nazywali, ale wyspecjalizowaną w dyplomacji historycznej komórkę, która będzie odseparowana od tego, co się dzieje w kraju. Inaczej ani z Litwinami, ani z Białorusinami, ani z Rosjanami, ani z Ukraińcami, ani ze Słowakami o krok do przodu nie pójdziemy, bo by nie być właśnie w polsko-ukraińskich kwestiach tutaj zakładnikiem. Jeżeli spojrzymy, jak IPN słowacki odnosi się do ognia i do kwestii jakby przemocy granicznej polsko-słowackiej w latach 44-47 i jak to robi IPN polski, no to jesteśmy skazani na konflikt i zerowa możliwość dogadania się.
to po prostu trzeba koniecznie rozdzielić. Absolutnie koniecznie. Osobna kwestia to jest komisja, główna komisja chyba tak się nazywa, ścigania zbrodni przeciwko narodowi polskiemu, czyli specjalna de facto IPN-owska wtyczka w prokuraturze, dlatego że pan Andrzej Pozorski, szef, dyrektor tej głównej komisji, jest także zastępcą, z tego co wiem, pamiętam, prokuratora generalnego, jeśli się nie mylę. I znów ja jednak sprowadzę z powrotem tę rozmowę w kwestie polsko-ukraińskie i jakby odwołując się do tego, co było w przypadku umorzenia w sprawie akcji Wisła. Ja porozmawiałem z kilkoma prawnikami i jeden mi powiedział coś takiego. Słuchaj, wiesz co, ja bym jako prokurator IPN-u, to po prostu praca marzenia. Ich nie jest dużo, tam ich jakoś do 100 osób jest, ale wszystko jedno, to jest praca marzenia. Dużo śledztw nie masz, pierwsze. Nie masz takiego, no, takiego zawału różnych spraw, różnych teczek, jakie masz. Masz dużo czasu. Świadkowie w większości nie żyją. Sprawcy w większości nie żyją. Poszkodowani, no, mogą się odwołać do apelacji. Ale jakby masz generalnie święty spokój i zajmujesz się w większości tym, że te śledztwa umarzasz, tylko no po prostu możesz sobie gdybać ze względu na jaką przyczynę. Co z naszym, no właśnie tym prokuratorskim pazurkiem IPN-u? Najzabawniejsze to jest to, że nawet Zjednoczona Prawica lat temu 8 chciała to ciało zlikwidować. Bo wszyscy wiedzą, że prokuratura, że prokuratorzy IPN to jest tak naprawdę fantastyczna fucha, bo jest się, ma znakomitą pensję, bo jest się na funkcji, na stanowisku prokuratora krajowego, nie ma się żadnego praktycznego nadzoru nad sobą. Ja bym do tych wszystkich apanarzy, o których była mowa, dodał jeszcze możliwość wielu wyjazdów zagranicznych na różne fajne kwerendy, czy to do Londynu, prawda, czy to do Francji, czy to, no, po prostu wyjazdy do ciekawych miejsc. To jest rzeczywiście świetna praca i człowiek, który zamyka śledztwa, podcina gałąź, na której siedzi. Prawda? Jakby wszyscy doskonale wiemy, jak mówię, z wielu stron politycznego dyskursu, czy też konfliktu, że to nie ma sensu. Natomiast w swoim czasie Ziobro powiedział jednoznacznie, nie będziecie mojego księstwa uszczuplać, kropka, no i mamy to, co mamy. Proszę pamiętać, że od 1989 roku minęło już jednak sporo czasu, to jest ponad 30 lat. Od końca II wojny światowej to już jest tak, że tam no, nikt nie żyje ze sprawców i tak dalej, i tak dalej. Wszystkie te śledztwa mają charakter historyczny. A ja twierdzę, że nawet jeśli tych kilka śledztw, które jeszcze można podjąć, nie mają historycznego charakteru, trzeba je prowadzić, to można zrobić naprawdę w ramach zwykłej pracy prokuratury, w zwykłych, normalnych prokuratorach, czy to okręgowych, czy to krajowych. To nie jest w ogóle problem. To jakby to, co mówimy o pionie prokuratorskim, to jest jakby dowód na to, że w Polsce łatwo się instytucje czy stosunkowo łatwo powołuje i mimo, że już nie ma sensu, żeby dalej istniały, to one wciąż pracują. Ja pamiętam, jak odchodziłem z IPN-u w roku 2009, to miałem wrażenie, że to już zaczyna być taka sytuacja, że gdyby po prostu tylko ta rura z pieniędzmi była i na książki, i na badania, i na śledztwa dawano pieniądze, to można było instytucje zamknąć, ludziom dawać jeść, oni by już w tym swoim gronie znakomicie się odnaleźli. Świat zewnętrzny nie jest już im potrzebny. Niestety tak wiele urzędów działa.
Tomasz Kołakowski chyba miał taką metaforę w jakimś swoim eseju, że jak ktoś kończy doktorat, to trzeba mu dać duży gabinet, wielkie biurko, wszystkie pieniądze, co on chce, i za każdą nową pozycją książkową to obcinać to o połowę. Tak, żeby nie było tego bullshitu, z którym teraz mamy do czynienia w nauce. To trochę jest to dla mnie jako człowieka, który jednak pisze kolejne książki i stara się, żeby kolejni ludzie pisali jakieś sensowne doktoraty, to choć rozumiem tą uszczypliwość i nawet szczerze się roześmiałem, to jednak byłoby to nieco niesprawiedliwe. No, oczywiście niesprawiedliwe, ale to trochę jakaś próba wpływu na właśnie regulację w tej kwestii, o której mówimy, czy takiego zupełnie politycznego grafomaństwa. Czy ja dobrze usłyszałem teraz z tej wypowiedzi, skoro mówimy, że to było prokuratura IPN-owska, to była de facto księstwo takie warszawskie Ziobry, to, że śledztwo w sprawie akcji Wisła, które trwało, tam leżało chyba od ponad 10 lat, to, że jego wyciągnięto i zamknięto 28 listopada, czyli tam dwa tygodnie po wyborach, dwa tygodnie przed powołaniem nowego rządu, de facto w tym momencie, kiedy Ziobro nam wszystkim zniknął z życia publicznego. Czy to było pewne wyczucie czasu? Czy to są rzeczy ze sobą związane? Mogą być. Oczywiście nikt z nas nie był przy decydentach i możemy się jedynie domyślać i osądzać po źródłach, czy też wnioskować z sytuacji, która, do której dostępu bezpośredniego nie mamy. Natomiast w mojej ocenie ten dokument, w ten sposób potraktowanie wysiedlenia przymusowego, pozbawienia własności, przerzucenia w zupełnie inne regiony kraju. Jeszcze muszę bardzo mocno podkreślić, że wbrew najnowszym badaniom, bo czy weźmiemy pracę pana Jana Pisulińskiego, czy Grzegorza Motyki, dwie absolutnie najważniejsze prace na ten temat, one stają w jaskrawej sprzeczności z całym tym uzasadnieniem. To moim zdaniem to było podłożenie miny pod przyszłe stosunki polsko-ukraińskie. To było zrobienie... Słucham? W jakim celu? Żeby, tak się domyślam oczywiście, żeby utrudnić ułożenie relacji polsko-ukraińskiej wszystkim tym, którzy przychodzą po nas. Ja bym to widział w planie po prostu ogólnopaństwowym. Znaczy, bo ja, jeśli dobrze mogę zrozumieć i rozwinąć tę myśl, jeśli mogę dodać, ja tak sobie pomyślałem, słuchając teraz pana, że no, Ziobro, które ma, znaczy w lepszych czasach, lepszej koniunktury politycznej miał 1% głosów i jego Solidarna Polska mniej więcej tyle samo miała. Relacje polsko-ukraińskie to jest jednak widać, że na prawicy to jest coś, gdzie można zbić kapitał, kiedy tak się gra i ciąga tymi nićmi. Może właśnie dlatego. Nie w tym celu, żeby tam po prostu te relacje jakoś tam bardzo pogarszać, tylko żeby je nie ulepszać, bo to daje kapitał polityczny. Może bym właśnie... Proszę pamiętać, że w polskiej opowieści, w polskiej narracji, zresztą tak to zostało w tym uzasadnieniu również przedstawione, iż akcja Wisła jest swego rodzaju sprawiedliwą odpowiedzią, uzasadnioną odpowiedzią na zbrodniczą działalność OUPA. I w tym sensie to jest bardzo przekonujący sygnał do własnego twardego elektoratu, który nie zastanawia się, nie myśli kategoriami praw człowieka, dla którego Ukrainiec to po prostu banderowiec i tak dalej, i tak dalej. Tak, tutaj mamy ten element jakby
pozostawania w kontakcie emocjonalnym z twardymi elektoratami, ale moim zdaniem równie ważne, jak nieważniejsze było to, aby utrudnić kolejnej ekipie rządzącej regulacje stosunków polsko-ukraińskich. Proszę pamiętać, że wtedy też mamy kwestie tirów na granicy, strajku rolników i tak dalej, i tak dalej. Tam dosypano jeszcze troszkę prochu i dolano benzyny do tej beczki. Bardzo dziękuję. Kończy się nam czas. Bardzo dziękuję. Profesor Rafał Wnuk, Katolicki Uniwersytet Lubelski. Rozmawialiśmy dzisiaj o IPN-ie i co po IPN-ie, co z nim zrobić, co zostawić, co wyciąć, co przekazać innym kompetentnym organom. To była audycja Rzeczpospolita Polska. Igor Krawec, jej prowadzący. Widzimy się za tydzień. Przypominam Państwu o wsparciu Radia Reset Obywatelski. Wszystkiego dobrego i dobrej niedzieli życzę. Dziękuję. Dziękuję. Reset Obywatelski.